Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable i jest to mówienie kolejnej środowej aktualizacji. Słuchajcie, generalnie tytuł tej aktualizacji brzmi dość dziwnie. Obłędne ochraniacze ze skóry. Ja już wiem, co to są za ochraniacze. To są ochraniacze, które mają też kaloszki. I to jest w ogóle super, że coś takiego SSO w końcu dodało. W końcu idziemy w sprzęt, który wygląda jak taki realistyczny. I długo na to czekaliśmy. Teraz tylko czekać, aż pojawią się derki. No, byłoby super. Hej, chcesz zaimponować całemu Jorvikowi? Working Equestrian. Porozmawiaj z Luisem, strażnikiem z Jorviku, by podjąć wyzwanie Working Equestrian strażników Jorviku. Ten stały wyścig codzienny znajdziesz na wybiegu w Dundul. O, to jest nowy stały wyścig! O! Po jego ukończeniu otrzymasz 150 punktów doświadczenia dla konia. By brać udział w tej rywalizacji, musisz odblokować dostęp do Mistfall. Ja, ciekawe, czy ja to w ogóle mam. Powiększone menu salonu piękności, teraz już nie musimy wracać i patrzeć, czy te włosy, które chcemy kupić, czy my już je mamy, czy nie, więc fajnie, bo tego mi brakowało. No i te ochraniacze. Dostępne są z kożuszkiem, bez kożuszka, ochraniacze z kożuszkiem i kaloszkami z przodu, ochraniacze bez kożuszka i kaloszkami z przodu. I z kożuszkiem, z kaloszkami na wszystkich nogach, Jezus. No i same kaloszki. I tylko trzy rasy mogą to ubierać. Są to konie lipicańskie, andaluzyjskie, morgany, pasowie, no to cztery. Modernizacja wyposażenia, nowe zespoły będą pracować nad modernizacją wyposażenia. Po udostępnieniu w przyszłości aktualizacji postaci gracza. Przez jakiś czas nie będziemy udostępnić nowego wyposażenia, czyli generalnie żadnego sprzętu nowego nie będzie. Stal do Starcoins, tam coś było nie tak ze Starcoinsami, sklep z bonusami, jakieś rękawiczki. Co w następnym tygodniu? Nowe odmiany, umaszczenie i wyposażenie westernowe, czyli Pinto Arabiany, chyba. Pinto Arabiany? Coś takiego. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj wywaliłam do boksu wszystkie konie, pasofino, jakie mam, więc no nie wiem, teraz będę musiała pomyśleć, którego chcę wziąć do tych ochraniaczy, żeby je zobaczyć. Tu mamy takiego, tu mamy takiego. No nie wiem, ja dzisiaj jestem bardzo za tym, ale on jest takim słodkim brzydalkiem. Boże, on jest takim cudownym brzydalkiem. Uwielbiam go, ale ten też jest super śliczny i na nim będzie ładnie widać te ochraniacze. Więc wydaje mi się, że dzisiaj on wygrywa. No i generalnie bardzo ładny jest ten konik, bardzo mi się podoba on. Także dobra, mamy go. Czy będziemy się jakoś special ubierać? Na razie nie, zobaczymy sobie najpierw. W ogóle to chciałam wam powiedzieć, że na ostatnim live'ie byłam pierwsza na wyścigach Murland i nie miałam max konia, więc teraz możecie pisać, że super ata. O kurde, no dobra, czyli są różne kolory też tego, spoczko, to są same bez, ale w ogóle mega fajne, w ogóle jak to fajnie wygląda. Jezu, tak, na to czekałam. A z tyłu, w sensie tylko kaloszki, a tutaj same te, a tu wszędzie, dobra, na wszystkich nogach kaloszki. Nie, no to ja bym chciała, żeby były kaloszki tylko z przodu. Wow. Wow, wow, wow. 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 I to tylko kosztuje naprawdę mało, 40 to jest naprawdę mało. W ogóle tutaj do tego konia pasują akurat brązowe, ale nie wiem, czy nie wezmę czarnych, bo czarne są takie bardzo standardowe, więc weźmiemy sobie te. I weźmiemy sobie jeszcze może te czarne ze wszystkimi nóżkami, bo kurczę, no nie wiem, ale wydaje mi się, że najlepiej... O, jeszcze te białe są mega ładne. Do karego konia, te białe do karego konia będą mega wyglądać. Tutaj mamy tylko z przodu. I jeszcze te pomarańczowe. Nie no, mega ładne, naprawdę, te kolory są strasznie ładne. Te bez futerka to już tak mniej mi się podobają, są takie mega basicowe, ale... No nie, dobra, muszę je ubrać. Ubierzmy sobie te tylko na tyły na razie. Tak, czekajcie, musimy zobaczyć z tej strony. Ej, fajnie to wygląda. Powiem wam, no dobra. Wygląda to dobrze. I chyba sprzęt, który mam, nawet będzie nam do tego pasował, no bo teoretycznie mam tutaj ten sprzęt... A nie, zmieniłam. Mam ten sprzęt czarny, więc powinno się to dobrze... Tak jest, ładnie, ładnie to wygląda. Uważam, że to wygląda ładnie. Zobaczymy sobie, czy mamy to zadanko w Mistfall. Podejrzewam, że mogę go nie mieć, bo nie wszystko w Mistfall robiłam, więc no nie wiem, ale jeszcze muszę popatrzeć sobie na te ochraniaczki.
Dobra, tak z bliska sobie zobaczmy. Mam nadzieję, że to będzie widać jakkolwiek. Nie, nie widać. Ajajajajaj. Dobra, to chociaż tak. Tutaj mają rzepik, jakiś taki widzę. Tutaj z przodu. Spoko, naprawdę spoko. Cieszę się, że oni to dodali. Kurde, dobrze ten konio wygląda, naprawdę. Czekajcie, ja muszę sobie jeszcze popatrzeć. No mega to wygląda. Jacie. Dajcie znać, kto jest zadowolony, że coś takiego w ogóle SSO dodało. Ja jestem mega zadowolona. Super, naprawdę. Okej, dobra. Jedziemy do tego Mistfall. Okej, jesteśmy w Mistfall i słuchajcie, ja tutaj zauważyłam, że mamy te salony piękności. One są, patrzcie, innymi tymi oznaczone, innymi znaczkami. Pojedziemy tam chyba, bo aż jestem ciekawa i mam to zadanie, na całe szczęście mam to zadanie. Pojechałam z innej strony, ale ono jest. Tutaj widzicie, jeszcze nie mam dostępu, muszę to wszystko porobić. Jakiś wyskoczyło coś na pulpicie i po prostu kliknęłam gdzieś w to miejsce i zminimalizowało mi obraz. Dość często mi się tak dzieje ostatnio, bo często właśnie muszę robić przerwy, nie wiem, jakieś takie od antywirusa czy coś wyskakuje, no nic. Chciałam zobaczyć, jak wiecie, jak biegniemy, jak wyglądają te owijaski z tyłu, te kaloszki. Też wyglądają fajnie. Też wyglądają fajnie, bardzo krosowo, nie wiem dlaczego mi się tak kojarzy, ale częściej koniki mają, są kute tylko na przód, więc zostawimy sobie tak bardziej standardowo. O, ktoś nowy, cześć, jestem Luis. Tak się cieszę, że tu jesteś. Czuję się, jakbym stał tu całkiem sam od początku świata. Inni strażnicy czasem wpadają, żeby poćwiczyć, ale to trochę mija się z celem. Celem? Strażnicy w Mistfall dają z siebie wszystko, żeby chronić środowisko, ale słabo nam idzie poznawanie nowych osób, rzadko pojawiają się nowi jeźdźcy, więc zaczęliśmy na naszym wybiegu prowadzić treningi dla wszystkich. Mam zarządzać tymi treningami, ale podchodzą tu wyłącznie strażnicy. Jednak super, że teraz mamy Ciebie. Kto jest poza naszej społeczności? Bardzo dobrze, że nie jesteś stąd, rzecz jasna. Błagam, powiedz mi, że chcesz wziąć udział w nowym treningu, nie zostawij mnie tu samego. On ma kolczyki w ogóle? Mistfall to najspokojniejsze miejsce na całym Jorviku. Może więcej ludzi zda sobie z tego sprawę, kiedy przyjdą spędzić tutaj trochę czasu. Rety, okej, to się naprawdę dzieje. Ktoś, kto nie jest strażnikiem, przejedzie się po moim torze. To nasz podstawowy tor Working Equestrian. Mocna więź między strażnikami a końmi jest absolutnie kluczowa, więc ćwiczymy na tej arenie, żeby się upewnić, że nasze zwierzęta są gotowe na prawie wszystko. Stawisz czoła temu wyzwaniu? Miłego dnia! Kurczę, wybacz, nie zdążyłam tam zobaczyć się. O, fajne! Fajne, tutaj nie trzeba używać. W ogóle już dzisiaj nie ma tych wszystkich super punktów, które były. O, okej. Wiecie, za te ujeżdżenie. Matko, ja się tak długo męczyłam z tym ujeżdżeniem. Dopiero wy na live mi powiedzieliście, że tam trzeba zrobić woltę w pewnym momencie. I to był dramat. To był dramat. Ja gdybym wiedziała od razu, to robiłabym tego częściej na pewno. Nie jest taki trudny ten tor. Oj, no dobra, jednak jest. Ciekawe, czy będzie tylko jeden, czy będzie ich więcej. Szkoda, że 150 za to. No ale mimo wszystko fajnie, że jest. Go! I koniec. No dobra, no to okej, okay, no to 150 za taki krótki jest. Na Cuki! Pozdrawiam bardzo serdecznie i oczywiście również życzę Ci miłego dnia. Dobrze, że tu byłaś, że mogłam Ci to powiedzieć, bo tak to bym się czuła dziwnie. Masz zadatki na strażnika, to znaczy moglibyśmy się od Ciebie dużo nauczyć, ale cieszę się, że nie należysz do naszego grona. Może przestanę już mówić. Może? Chcesz znowu wziąć udział? 150 dostajemy, czyli no spoko. Fajne, szybkie, proste generalnie bardzo i co? Aha, no mieliśmy jeszcze jechać zobaczyć te. Dobra, to chodźcie do Murland i stamtąd pojedziemy do Fortu Pinta, bo w Forcie Pinta chyba będzie najszybciej z tego, co widzę. Chociaż czekajcie, zaraz zobaczymy sobie, co tutaj jest. W Srebrnej Polanie też to jest. W Forcie Pinta. Nie, do Srebrnej Polany nie. Tutaj sobie leży, patrzcie. O, no tak, Ata, brawo. Nie, naprawdę jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. No więc, że tutaj nie tylko ja się jaram tymi ochraniaczami. Fajnie, że one są takie tanie.
No 40 starcoinsów, ja myślałam, że one naprawdę będą więcej kosztować, więc spoko, że to taka cena, naprawdę. No i ten kożuszek. I że są opcje z i bez, naprawdę, super. I że tylko naprzód albo same kaloszki, super to zrobili. Naprawdę, taki powinien być wybór. Jak będą robić tak bardziej, częściej, to ja będę zadowolona. Aha, no i jeszcze jedno musimy zobaczyć, w Murland te rękawiczki, co są dodane dla lifetime'ów, bo tego też nie odebrałam. Okej, pokaż posiadane. Zmiana fryzury. O, czyli tak to jest rozwiązane. Powrót, fryzjer, zmiana wyglądu. O, to możemy zmianę wyglądu tutaj sobie zrobić. Spoko, fajnie, naprawdę fajnie. No dobra, i makijaż, i super, super sprawa. Dobra, to co, Murland i sprawdzamy te rękawiczki. Chociaż mi osobiście te takie bez palców się nie podobają za bardzo. Kojarzą mi się, źle mi się kojarzą. Nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak, no nie wiem, nie podobają mi się. Dobra, ale idziemy zobaczyć, je. To są one. Aha, bo one są do tego zestawu. No dobra, ja ich na razie nie chcę. Nie, nie, nie. Na razie ich nie chcę. No i dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie dajcie znać. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Aha, no i jeszcze Was zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka. I dziękuję moim wspierającym, bo ostatnich coraz więcej przybywa. No, także dziękuję jeszcze raz. Buziaczki dla Was wszystkich. Trzymajcie się do następnego i cześć!